Okej, okay, słuchajcie. Jak bumerang wraca free energy. Nie, no żart. Żarty żartami, słuchajcie, ale na stół wróciło moje gniazdko przenośne, bo mi akumulatory tutaj pozdychały. Jeden tutaj jeszcze próbuje regenerować, czy ładować. Chyba się nawet i ładuje coś tutaj z tego, co widzę. Będzie żył jeden, ale ten drugi już jest całkowicie prawie padnięty. Trzeba zrobić litowo-jonowe, odzyskać z baterii laptopowych, słuchajcie, ogniwa. Zrobić taką fajną baterię z plexi. Będzie tak, to będzie spód, to będą dwie góry. Będzie bateria z plexi zrobiona, a więc za chwilkę będziemy tutaj sobie znaczyć, grawerować. Wiem, że można wydrukować na drukarce, ale jednak przy temperaturze niekiedy tych ogniw po prostu powstaje, no jednak wydruk z drukarki to nie to samo co plexi. Moje gniazdeczko, słuchajcie, ciekawe co ja tu mogę podłączyć pod te gniazdeczko, żeby jeszcze zobaczyć ile tutaj energii zostało tym w akumulatorze i że tak powiem dowalić go do końca. O, jeszcze działa, ale już ku końcowi. Już tak dziwnie burczy. Na tym jednym starym zdezelowanym akumulatorku, nie? No, jeszcze coś by tam polutował. Syna się topi. Dobra, jednym słowem robimy w ten sposób. Miejsce na akumulatory. To tutaj wejdzie. O. Może w ten sposób będą. O. Z tyłu damy jakiś może wiatrak podczas ładowania akumulatorów. Musi być wentylacja. Dlatego tu przechodzimy już teraz do projektu. Okej. Okay. To będziemy musieli wyfrezować. Słuchajcie, tak będą rozmieszczone nasze akumulatory. Tych akumulatorów, jak widzicie, będzie 8, 16, 24. 24 sztuki litowo-jonowych akumulatorów. No i działam, słuchajcie, to szybka piłka, czyli jednym słowem tak, safe. Jedziemy z projektem, będzie się frezować, potem będziemy odzyskiwać nasze lejonki. Okej, okay. Kawa jest, możemy działać, słuchajcie, lato wraca, znaczy idzie tak powoli strasznie, ale to nic. Bo dzisiaj właśnie zajmiemy się obudową, musimy porozdzielać te lejonki, potem je tutaj ładnie zapakować, tak jak tutaj widzicie, no dobra, robimy projekcik. A więc tak, no musimy sobie zapisać KM procesor i teraz tak, zapiszemy go sobie w... Tutaj i tutaj sobie wpiszemy nie wiem czy mogę tak zapisać, chyba mogę. I to będzie warstwa top. Top zaznaczona. I poszło. Nasz projekcik poszedł do tutaj. Lion. Czyli jedno słowo tak, flakka ma odpalmy sobie, żeby tutaj sobie grawerkę zrobić, to musimy odpalić sobie taki program flakka. Ok, otworzyć sobie graber, open graber. Dobra, tutaj mamy, niech sobie to przetworzy, zobaczymy. Rozmiary, oczywiście średnica lejonka to jest 18,5 mm. Tak potem będziemy sobie to rzeźbić. Dobra, mamy.
co my tutaj musimy zrobić? Musimy sobie zrobić kąt do tego, czyli sobie tutaj ustawimy narzędzie 01, niech sobie zostanie. To ma sobie za 3 razy to powtórzyć, niech sobie zrobimy geometrię. Okej, okay, mamy geometrię zaraz, no dawaj, dawaj. A czym ty się myślisz? A, bo nagrywa ten sam komputer, dobra. Mamy geometrię, teraz musimy scalić to w jedną geometrię, czyli tutaj John opcję. Johna użyć, dobra, i mamy combo i teraz tak, trawer Z do góry 6 mm, grubość poliksy 6 mm, okej, okay, tu zanim zostanie taki cieniutki, będzie łatwiej, fajnie, bo tutaj zrobię takie malutkie ścieżki tylko po tym co ma rysować, no i dobra, generuj. Chodzi, generuj. Moją kartę musimy tutaj zaraz zapiąć. O. O co jest? No mamy. Mamy geometrię, słuchajcie, będzie nam to zaraz żenić. I teraz tak. Eksportuj G-code. Musimy wziąć sobie kartę Compact Flasha, musimy sobie wziąć czytnicę. I działamy. W sumie z projektu to tyle. Przerzucamy jeszcze tego G-coda na kartę Compact Flasha i idziemy do fryzowania. Okej, słuchajcie, tam sobie się rzeźbi. Tam. A my sobie pozyskamy sobie, słuchajcie, baterię. Zobaczymy, ile tutaj się uda mi odzyskać. Na pewno nie wszystkie, ale część może się uda mi odzyskać. O, tutaj trzeba będzie ściągnąć to. Zobaczymy, słuchajcie. Spróbujemy zrobić powerbanka na 220 V. O, trzeba wziąć jakieś cążki. Ani baterii, ani palców. Po kawałku, może coś tutaj zaraz i otworzymy to. Czarny 8 będzie czerwony. Mamy jeszcze jakieś czerwone. Może to lepiej będzie chyba jednak z tej strony otwierać. Tak myślę.
tak to załatwię. Nie chcę podnieść tych akumulatorów. Chcę tutaj. O, cicho pójdzie. Patrzcie, pójdzie. Co my tu mamy? Wcinam napięcie. Balancer. Tu jeszcze mamy czujnik temperatury. A co to to jest? Ale lipa. Patrzcie, jakie fajne lajonki. The best. Co oni tu napisali na tym opakowaniu i co to za model? 4300. No tak, to będzie tylko 8. Ale oszusty, zobaczcie jakie oszusty, jakie lajonki piękne. Będziemy mieli tulejki, kurcze. Tulejki z Plexi. 4 sztuki. Co wy na to? To są 4 baterie z akumulatora. Chińska oszczędność materiału nie zna granic. Musimy tutaj oderwać te lejonki razem z blaszkami, wiecie, żeby potem nie było trzeba. Ja wiem, że pewnie byście to lutowali, znaczy ten, zgrzewali, a ja to będę robił bez grzewarki, chyba że mi zaraz tutaj jakiś akumulator się dobrze naładuje, to wtedy może przygrzejemy to. Plastik do plastików, dobra. 8, 8, no i zobaczymy co w tym jest. Ale to jest normalnie the best. Nawet nie poszczędzili się piachem wsypać. Jak to już nieraz widziałem. Lajonki z piasku. Wow. Dobra, tam się sobie rzeźbi. No a jeszcze kupa czasu. Jeszcze może tego otworzymy. Jest taki lepszy, nie wiem, siekiera by się przydała do tego, kurde. Czekajcie, zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje w ogóle pod tą 4400. O, inna pojemność, uhu. To nic. Tu mamy zielone. No i mamy jeszcze tam tych zielonych. Mamy niebieskich. Tu jeszcze mamy niebieskich. Mamy 6 sztuk zielonych. Dobra, otwieramy to jakoś. O. Trzeba trochę to pokruszyć. Jak się nie da, jak się da. A data tego? Jedenaście, 1 volta. Dobra, będziemy je później testować wszystkie. Żeby zrobić je takie same, nie? Dobra, otworzymy jeszcze 3 akumulatory. Thank you.
No dobra, co my tutaj mamy? Samsung. Wiecie co wam powiem? Te najstarsze mogą być najlepsze. Plus odciąć. O. Mamy dwa równolegle. Dwa. Trzy razy po dwa. Czujniki pościągać. O. Dobra, elektronika. Co tu siedzi? O, tu siedzi fajny scalak. Prawdopodobnie będzie można z niego zrobić. Balanser. No dobra, co my tutaj mamy? Minus połączony. Plus połączony. Mam taśmę. A co oni tu kurde zrobili? Cztery do kupy zrobili włączenie? To tak też można? Można. No dobra. Będziemy zaraz je rozłączyć na pojedyncze sztuki, mierzyć, sprawdzać. I dobierać. Każdy pies z innej budy. Ale może jeszcze znajdę takich samych. Bo te są najlepsze, najlepsze. To są SE US18650, tylko standardowo 65 wysokości, 18 średnica. Ja zrobiłem 18,5 otwory w tej pleksji będą, także będziemy sobie je za chwil parę układać. Ciekawostka. No i dobra, słuchajcie, mamy taki dla wtajemniczonych piękny bulbulator z napisem Pirocze. Wyrzeźbiło. Tych otworów miało nie rzeźbić, tak jak jest ok, bo tutaj będą po prostu zamontowane piny. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie będą plusowe, gdzie będą minusowe. Po prostu tutaj cztery otworki, to będą te małe. To jest połączenie z drugą taką częścią. Drugi taki sam będzie element zrobiony. Teraz będę rzeźbił. No i tu mam jeszcze sobie napisy, gdzie mam plusy. Ale to jeszcze zobaczymy, czy to tak będzie. Zaraz zobaczymy, czy to trzyma wymiar te 18. Aha, poczekajcie moment, bo tutaj jest papier. Musimy ten papierek stąd, o, ściągnąć i sam lajonka włożyć. Na ścisk. Słuchajcie, na ścisk. Będzie bateria. A więc tak, cóż. Zacząłem jeszcze kombinować tam z tym CNC i link macie w opisie tam do wsparcia tego kanału, ponieważ że tak powiem, ani funduszy, ani po prostu czasu ostatnio nie miałem. Troszeczkę tam zacząłem robić tą, nie tą malutką tą CNC, tylko taką normalną maszynę, taką 80 na 1,20 m. No i tak, rama już była na początku tego roku złożona. Pojechałem, odebrałem to ramę już, także w przyszłych odcinkach wam pokażę, jak to będzie wyglądać ta maszyna, ta duża, ale niestety to są niesamowite koszty, na razie mi nie stać na tą maszynę. Także jeśli chcecie wesprzeć
naprawdę, to możecie albo przysłać jakiś sprzęt do zregenerowania i potem do, ja to wystawię po prostu na, albo na aukcję na Allegro, albo po prostu zrobimy licytację, tak jak tutaj zbieraliśmy na ZUS ostatnio. No co poza tym? Poza tym, słuchajcie, ale będzie bateria. Kurczę, nie wiem, czy tutaj to nie jest jeszcze za ścisło. Chyba jeszcze trzeba będzie troszeczkę dodatkowo rozwiercić. Dobrze, że tylko jedną sztukę tego zrobiłem. Bulbulatora. Las wtajemniczonych. Słuchajcie. No, wyfrezowało, ale z dużo czasu. O, gdzie ten napis? Pirat. Cze. O, tu. Będzie widać. No i tak. I w następnym odcinku będziemy... Dobra, nie ma co to wkładać, bo jeszcze to nieposprawdzane są te ogniwa, a poza tym jeszcze jedna część baterii. Będzie bateria. Po prostu 18. Ja nie zauważyłem, że ta folijka żółta też ma jakąś grubość. Wziąłem, ustawiłem 18. Mogę 18 i 2 dziesiątki. Ale żeby to później za luźno nie było. To ma tutaj tak wejść, tak... z chlebkiem. Nie stukać też nie można za bardzo. Lepiej, żeby nie uszkodzić ogniw. A to też ma 18? Tak. Ma, o, słuchajcie, 18. Czarny ma 18. Dobra, działamy jeszcze jedno. W następnym odcinku, słuchajcie, będziemy składać, będziemy robić pomiary. Potem będzie jeszcze balanser do ładowania tego ustrojstwa. Przy dobrych wiatrach może nic nie wybuchnie. Także słuchajcie, ja zapraszam do wspierania tego kanału. Linki macie na dole w opisie. Dzięki.